Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam, moi drodzy widzowie, na dwie ciekawostki. Otóż pad w 10 ruchach, najszybszy pad jaki jest możliwy od początku gry. Oczywiście musimy współpracować białym kolorem i czarnym kolorem, czyli wykonywać takie posunięcia, które będą dobre w uzyskaniu pata. No i czarne również muszą tak grać, żeby ten pat był ułożony. No i druga ciekawostka to będzie jedno z ciekawszych zadań, jakie w życiu widziałem, które pokazali mi wybitni trenerzy szachowi. No i zapraszam serdecznie. Otóż, żeby dać pata białymi, należy rozpocząć ruchem E3. To posunięcie daje już pewnego rodzaju możliwości, ale tu się nie zagłębiajmy, przejdźmy dalej. Czarne zagrały A5. I na pierwszy rzut oka wydawałoby się, no jak to jest możliwe, żeby czarne figury i czarne pionki tak zagrały w taki sposób, żeby się przyblokowały i czarne nie miały żadnego posunięcia. Jak to zrobić? Otóż w tym momencie hetman zagrywa na pole H5 i właśnie główną rolę tutaj hetman będzie odgrywał. Nie polecam tak grać normalnie partii szachowej, oczywiście to jest totalna bzdura, ale to chodzi o ciekawostkę, o zadanie, ciekawy sposób właśnie na danie tego pata. I teraz wieża zagrywa na A6. W tym momencie hetman zbija pionka na A5. No wiadomo, jak wybijemy hetmana, to ten pad będzie niemożliwy, znaczy tak w zasadzie trzeba się domyślać. Tutaj czarne zagrywają teraz ruch H5 i widzimy, że te pionki boczne spełniają taką główną rolę w tym zadaniu. Po tym posunięciu hetman znowu szaleje i zbija pionka na C7. No dobra, nie można tego hetmana wybić, bo inaczej pad będzie w 10 posunięciach niemożliwy, więc wieża z A6 zmierza na pole H6. Bardzo ciekawy ruch. Otóż teraz trzeba zablokować tego pionka i białe grają posunięcie H4. Jedyny możliwy ruch, jaki tutaj daje zwycięstwo w tym zadaniu, powiedzmy w ten sposób, jest to ruch F6. Po tym posunięciu należy zbić pionka na D7. Król zagrywa na F7. No i już jesteśmy troszeczkę bliżej w rozwiązaniu tego zadania. Jeżeli ktoś jest chętny spróbować swoich sił dokładnie w tym momencie, można zatrzymać materiał i spróbować dać tego pata w sposób ułożony. Otóż hetman zbiera kolejnego pionka i zobaczcie, praktycznie pół szachownicy z lewej strony już nie ma. W tym momencie hetman zagrywa na D3. No, ja sobie zdaję sprawę, że to są ruchy, których w normalnej partii nie jesteśmy w stanie zagrać. I po tym posunięciu hetman zbija skoczka. Hetman zagrywa na H7, co daje już pewnego rodzaju tutaj blokadę i te figurki już nie mogą się ruszyć, co jest dobrym znakiem. I w tym momencie hetman zbija gońca na C8. Król zagrywa na pole G6. No i ostatni ruch, który daje tego pata, można spróbować rozwiązać samodzielnie. Jest to posunięcie hetman na E6. Dzięki temu na szachownicy mamy pad, żadna z figur się ruszyć nie może, tak jak widać na załączonym obrazku. Król również nie jest w stanie nigdzie ruszyć. Zobaczcie, to wszystko pięknie działa. Pionek też broni pola G5, hetman broni pola F7, nie można zagrać pionkiem na F5. Mamy na szachownicy pad, ale nie byłbym sobą, jakbym w tym momencie nie zapytał Was tak dla spróbowania, dla treningu, jak dać w tym momencie mata w 3 posunięciach czarnym. No i tutaj można sobie materiał oczywiście znowu zatrzymać i spróbujemy rozwiązać. Oczywiście ja już to rozwiązanie pokazuję. Uwaga, należałoby zagrać gońcem na B5. Jest to najszybsza możliwość, żeby dać tego mata. Tutaj ten mat grozi na polu E8. W tym momencie jest kilka opcji obrony i na przykład po ruchu E6, no tutaj jeżeli damy szacha, to król ucieka, więc hetmanem zbijamy na E6 i okazuje się, że co czarne by w tym momencie nie zagrały, jest mat. Czy to pójdzie skoczek na E7, czy goniec na E7, no to dajemy mata na E8 gońcem. Oczywiście można zagrać również inaczej, na przykład można zagrać ruch F5, aby ten skoczek spróbował się troszkę uwolnić. No to tutaj dajemy mata w 2 posunięciach, jest to hetman E6, po skoczku F6 jest goniec E8 z matem. No myślę, że dosyć ciekawa opcja, ale teraz przejdźmy do drugiej niespodzianki, drugiej ciekawostki. Otóż moi drodzy, zadanie polega na tym, że białe w tej sytuacji Niezależnie co robią czarne, tylko przypominam, że gramy normalnie według zasad szachowych, tu się nic nie zmienia. Białe grają w ten sposób. Białe grają sobie ruchem, zaczynają ruchem f3, król idzie na pole f2, następnie na pole g3 i następnie na pole h4. W momencie, gdy król stanie na polu h4, czarne muszą dać szacha i mata królowi. Jest to zadanie troszeczkę wychodzące poza taki schemat myślenia szachowego, więc na pewno nie będzie to dosyć łatwe, ale warto spróbować. Otóż ja już pokazuję rozwiązanie, ale będę to robił powoli, żeby stopniować tutaj poziom zaawansowania w tym zadaniu. W tym momencie można zagrać posunięcie e6 lub posunięcie e5. Jest to bez większego znaczenia tak naprawdę, ale myślę, że dla ułatwienia zagramy posunięcie e6 z tego względu, że ten goniec już nie będzie brał udziału w akcji, więc to jest taka mała, powiedzmy, podpowiedź. Bo czasami goniec tutaj też przeszkadza królowi w zagraniu na h3, jak już stanie na h4, powiedzmy. No i po ruchu e6 król zagrywa oczywiście na f2. Proponuję sobie teraz zatrzymać po raz kolejny materiał i spróbować swoich sił. Otóż po tym posunięciu należy zagrać hetmanem na f6. I tutaj znowu hetman spełnia główną rolę w tym zadaniu. Otóż w tym momencie oczywiście król idzie na pole g3, bo tak było ustalone na samym początku. Teraz jest kluczowy moment i tutaj myślę, że trzeba się troszeczkę nagłowić, pomyśleć, zastanowić, jak zagrać, jak dać mata w dwóch posunięciach. Przypominam tylko, że schemat jest taki, już to mówiłem, ale niezależnie co czarne zagrają, król zmierza na pole h4, więc już wiemy, że hetman musi się gdzieś poruszyć, bo nie może hetman tutaj szachować pola h4. Otóż rozwiązanie jest następujące. Hetman zbija pionka na f3 i to była ta największa trudność w tym zadaniu, dlatego że no, kto o zdrowych zmysłach by tutaj tego hetmana oddał na polu f3. No i król zagrywa na pole h4, dzięki czemu dajemy mata w jednym ruchu. Można sobie również spróbować swoich sił w tym momencie i jest to posunięcie goniec e7. Ktoś powie, dlaczego rozwiązywać takie zadania, skoro one nie będą miały miejsca w partiach. Otóż, moi drodzy, no właśnie takie myślenie pozaschematyczne w szachach na pewno rozwija wyobraźnię i daje więcej przestrzeni naszemu mózgowi. Znaczy ja na tym się nie znam, nie jestem lekarzem oczywiście, ale na pewno pobudza te szare komórki do tego, żeby myśleć w sposób abstrakcyjny i spróbować jakichś innych kreatywnych rozwiązań. Mówię tu głównie o szachach, żeby właśnie starać się wykonywać takie posunięcia, które wychodzą troszeczkę poza schemat i to dzięki temu no, mamy szansę po prostu grać w szachy lepiej, mocniej i tyle w temacie. Mam nadzieję, że ciekawostki się podobały. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.